Witajcie, Szymaszki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na lokacji Case Redux jako Kreta. Ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj na wojnie, no niestety musieliśmy wdać się w nią. W tym odcinku postaramy się znowu wspomóc tutaj oczywiście naszych sojuszników, którzy znowu zostali zaatakowani. Znowu. Podkreślę to. No i będziemy musieli po prostu tutaj znowu wypchnąć. Znowu. Dobra. Ale sobie na razie tutaj nie przejmujmy się tym. Tutaj jakieś dywizje się zdesantowały, ale im nie poszło. My teraz spróbujemy się tutaj popchnąć ich trochę. I jak to wygląda desant? Nie powiem słowo. Labiutka. Przydałoby się mieć jakieś bombowce, które by po prostu to zbombardowały. Więc tak, w międzyczasie w takim razie tutaj nieco porobimy. Zmienimy sobie template tych, żeby byli jednak jacyś lepsi. Bo to jest najlepsze określenie. Czy możemy tutaj dać... Nie możemy. Właśnie o to chodzi. Amtrak. Nie mamy... wystarczająco siły na to. W takim razie jak oni wrócą, to my ich trochę podszkolimy i później damy tutaj rozkaz na to. Jak widzicie, tutaj dobrze nam idzie, wypychamy ich. Tak naprawdę czekam, żeby tutaj nieco ich tutaj przyszło. Naszych sojuszników, którzy powinni nam pomóc w odbijaniu własnego kraju, ale oni chyba wolą robić nowy Marines i żeby tutaj się zająć czymś ważnym. No właśnie, nie mogą tutaj zrobić. Nie mogą wybrać sobie, co to jest. Muszą mieć wszystko. No. Muszę mieć więcej niż 25. No. Więc mają taki problem, że przez to, że nie kontrolują wszystkiego, no to nie mogą wszystkiego robić. Możecie przejąć ten jedną prowincję, byłoby fajnie. Dobra, widzę, że się wycofali totalnie z Wielkiej Brytanii, a my wchodzimy już do Bretonii. Przebiliśmy się przez rzekę nawet. To mi się podoba. No i próbujemy coś porobić. Tutaj niech się znowu zrobi ten rozkaz. Krzysztof Krawczyk. No i że tak powiem, powoli jakoś to idzie wszystko. No na nasze szczęście oni się przyjechali na tym kompletnie, bo zrobili reorganizację dywizji w środku. I my też musimy powoli to zrobić. No niestety mają kontrolę nad kilkoma ważnymi miejscami. Coś to w ogóle... Atakowaliśmy to, po czym skończyliśmy atakować. A i się postanowili, że zaatakują nas z powrotem. A jak to wygląda z Bretonią? Tak słabo, bo w ogóle nic się nie dzieje. Coś tutaj w ogóle możemy porobić? Możecie... naprawdę... Czy jest jeszcze jakiś problem? Tak, jest problem z powietrzem. Się zdesantowali od tyłu! Wracajcie szybko na tyły. Wiedziałem, że z tym Brytyjczykiem się w ogóle nic nie można zaufać.
Dobra, wypłyńcie stąd. Wycofujemy się powoli. Na szczęście to nie jest aż tak źle. O, przepchnęliśmy ich. Możecie przepchnąć tutaj stolicę? No właśnie. Więc tak. Wypływamy powoli. Powiem, trochę by się przydało. Przydałoby się tutaj linię obrony zrobić. No i znowu przyjęli całe południe. Dobra, jak na razie to jest nasza nowa linia obrony. I znowu się ustawiamy. Na razie sobie... Serio? Uciekłeś z królestwa znowu? Gdzie niby teraz? Nie możemy jakoś popchnąć? Nie, w stolicy jakby było ich miliard. Okej. W takim razie może o tak, taki rozkaz będzie lepszy. Jak to wygląda tutaj? No jest ich sporo, sporo więcej, nie powiem. W ogóle jest sporo dywizji. Ja chciałem się zaatakować ich od tyłu. Zgaduję, że nie mają też sporo, więc to jest trudne określenie. Dobra, pojedźcie tutaj, bo ja wiem, że to się źle skończy. Okej. Okay. Jesteśmy w pizdilu. Jest! Usunęliśmy tych gnojów. Jest. Tylko, że oni znowu zaatakują nas, znając ich. No, odzyskaliśmy nieco terenów, ale nie powiem, musimy odzyskać jeszcze więcej, a tutaj jest sporo ich. Dobra, skończmy to trenowanie. Gdzie się desantowali? Szkocja? Dobra, na szczęście się zdesantowali w głupim miejscu. Dobra, tutaj my atakujemy, czy nie? My jesteśmy atakowani. Dosłownie do Lizbony uciekli. Trochę mnie to śmieszy, że do Lizbony uciekli te wszystkie dywizje. Okej, okay, w takim razie wracajcie na front. Jak wygląda południe Afryki? No, powoli przyjmują. Tutaj... Że tak powiem... Nie są zbytnio mile widziani. Okej. Więcej doktryn. Kto przeciwko nam? Ameryka! A jak zwykle Ameryka musi to robić. Przeciwko Meksykowi. Yucatan? O mój Boże. Czy wy możecie po prostu zaatakować tych, a nie mieć... Kurde, w nosie. W ogóle mają War Goal Against Liberia. No to, to. Wy macie jakieś peace deal, że tak powiem? Non-aggression pact? Mają z ruskimi. A jeśli przez przypadek zaatakujecie Niemcy,
Co to za głupi tak? Przez przypadek zaatakuje cię Niemcy. O, czy coś, że tak powiem, wam będzie aż tak źle? Tak, specjalnie zrobiłem fake newsy, żeby zaatakowali Niemcy. O, masz się los. Już. Okej, okay. Czy coś tutaj mamy? Mamy to nie. Szczerze. Powinienem zrobić to i zrobić jakieś rzeczy, a nie. Kto dołączył do wojny, że tak? No, Ameryka. Huma? Nie byli? To już. A, bo teraz wzywają wszystkich do tej wojny. Jak to wygląda tu? Nie chciałem ciebie zobaczyć, tylko czy możemy popchnąć o tych? Możemy popchnąć. Mamy zbyt dużo informacji, które są nam kompletnie niepotrzebne. Okej. Okay. Robię teraz to, bo chcę zdobyć przynajmniej tutaj. Okej, okay, zajmijcie się tymi. Na razie utrzymujemy, tylko że oczywiście król postanowił uciec znowu, więc to jest trochę denerwujące. Ruskie zapewne trzymają swoje wszystkie dywizje u siebie. Southern France. A to jest jakaś jedna taka dywizja, która może się zająć nimi. Nie, nie może. Ale oni mogą się zająć. Takie taktyczne czołgi, ale nie przyjęli tutaj. Ej, przyjmujcie ten port i będzie już po nich. Okej, okay, nice. O moje ci Boże. I my zostaliśmy. Dobra, trzymajmy ten. Pamiętacie, jak prawie się nam udało ich kompletnie, że tak powiem, wyzwolić? Nawet nie chcę mi się zostawać tam. A gdzie się teraz desantowali? Southern Arabia. My tutaj w ogóle żadnych dywizji nie mamy zbytnio. Mamy te dywizje. No chyba, że wyślemy... Chociaż część tych dywizji wyślemy... kto nam? Ameryka, to wiadomo. A, masz los. Teraz te odcinki są takie typowo. Co może pójść nie tak? Odpowiedź.
Wszystko. Najbardziej mi się podoba, że tylko my bronimy dosłownie tego krawędzi dosłownie tego. Inki, nikt inny nie chce bronić. Wiecie co, ja się stąd wycofam tutaj. Nie jest miłe miejsce. A Brytyjczycy nawet wrócili. Przynajmniej część Brytyjczyków. Tutaj zrobili mega dużo pis. Ciekawe, czy jakieś dywizje wyślą. Jak na razie to ja potrzebuję, żeby tutaj no, część tych dywizji brytyjskich wróciła i broniła własnego terytorium. Oni w ogóle teraz mogą robić nic. Znakomicie. No i powoli nam znika to. Dobra. Jakbyśmy dostali kory, to bym był zachwycony, bo tak to by nam podskoczyło wszystko. Jak wygląda produkcja zmechanizowana? Znakomicie. Możemy więcej stali, że tak powiem. Okej, i co to nam da na razie? Okej. Tutaj trochę się wkurzają, że tak powiem, że tutaj właśnie jest ten training. Dobra, to na pewno nie było to, co chcieliśmy, ale jeżeli możemy szkolić, to bardzo chętnie. Front wygląda, jakby w ogóle nie miał się ruszyć. Czy tutaj mam jakąś rzekę? Nie mają samoloty. To najgorsza rzecz. A, i znowu Niemcy. Jej. Uwielbiamy Niemców. To jest najlepsza rzecz. Okej. Okay. Come to their senses in time, let the rights die out, and they shall run our peaceful ways by force. Nie, oczywiście użyjemy siły. Nie wiem, co to ma prowadzić, zapewne do jednej z tych rzeczy, ale nie wiem, czy to, które jest lepsze. Okej, okay, Red Strike. Mamy Byzantine Socialist Empire. I możemy kolejne robić. Oh. O mój Boże. Okej! Okay. Dobra, tutaj część rzeczy chyba nam się wyłączy, jeżeli. Tak, no właśnie, Christian Democracy, no niestety. No i nie powiem, nie spodziewałem się tego, że zamienimy się. Ale to chyba oznacza, że dostajemy kory na tym, czy nie? Czy nie dostaliśmy żadnych korów? Chyba nie dostaniemy. Nie widzę, żebyśmy mieli opcję. Zostać w przyszłości. O! Jest możliwe. Teraz to musimy iść w to. Okej. Okay. Kuba skapitulowała, kto by się spodziewał. Tutaj coś mamy. Artę. I powoli nam się tutaj wszystko robi, więc bardzo chętnie.
Wykorzystamy. Tutaj nas atakują. A my możemy zaatakować ich. Jak to wygląda tu? No, próbuję się jakoś przebić, ale szczerze powiem, jest tutaj mnóstwo dywizji. Ja nawet nie chcę się jakoś zbytnio angażować tu. Kanadyjczycy przyszli pomóc, chociaż w ogóle Elizabeth pierwsza nimi rządzi. Tutaj podoba mi się, że część państw dosłownie nic nie robi. Jest to takie typowe, nie pomagamy Brytyjczykom. Brytyjczycy są głupi. Więc tutaj się zajmijmy tymi wszystkimi rzeczami. Jak wygląda sprawa czołgów? Medium tank. No jest mało, mamy ich. I powoli kończymy już nasze właśnie budowę. No niedługo powinno nam nieco pomóc. O, w ogóle jak to wygląda z tym? Wysłaliśmy część dywizji. Chyba zbyt mało wysłaliśmy dywizji. Trzeba się zająć tym portem realnie. Ale nie, nie idzie. Mają tutaj kawałek ziemi, ale dosłownie kawałek. Mają tutaj dosłownie opakowaną Maltę, gdzie trzeba ją zbombardować. No i jest pytanie, czy mamy wysłać więcej dywizji? Wysłałbym. Więc niech się tutaj, jak powiem, lecą i spróbujemy odbić dwoma armiami. Jak wygląda tutaj? Dobrze wygląda. Okay. Czy już nasze dywizje płyną? Płyną już. Są blisko. Jedna dywizja ciągle jest atakowana, ale to jedna dywizja. Dobra, więc niech się tutaj dopiorą do tego. Tak, Metropolita Wschodu. Co powinno chyba nam dać dosyć dużo rzeczy. Tutaj nawal to aż tak mnie nie bawi. Ale to bym bardzo chętnie zmienił. I w takim razie jest to już korem? Halo? Jesteście już korami? Nie. A dlaczego? No niby coś tam dostaliśmy. No to jakiś wzrost chyba własny. Nic kompletnie nie zleciało. O, kolejna znana twarz. Okej, więc czy uda wam się jakoś tutaj popchnąć? Oczywiście, że się uda. Więc powoli odbijamy Wyspy Brytyjskie znowu. I tym razem będziemy garnizonować porty. Nawet te, które zdobyliśmy przed chwilą. Bo kompletnie, ale oni nie potrafią tutaj niczego zrobić. Tak, zmechanizowane. Tutaj jest. Bym chciał już sobie zmienić, ale to będzie kompletnie
że tak powiem, zastrzyk taki, który może nas trochę złamać, więc może na razie tylko jedno dodam. I jak sami zobaczycie, mechanizowane. Aż tak źle nie było. Ale teraz musi tylko dotrzeć. A jak tutaj wygląda? Powoli idą. Idźcie szybciej. Więc tak, widać, że tutaj powoli wszystko dobrze nam idzie. Dosłownie dostajemy kolejne bonusy. I jeżeli chodzi o te ziemie, bo one powinny być zostać skorowane, zgaduję, to ja je skoruję za pomocą State Toura, ale to po międzyczasie zrobię, bo to już koniec odcinka. Był z wami Travel. No to cześć.